Judith Kranz, córka Mistrala. W poprzednich odcinkach Maggie Lunel. Jesteś sławnym artystą? To mój najlepszy obraz. Jest twój. Daję ci go. Mój ukochany. Jeśli tak chcesz mieć ten obraz, weź go. Ale nigdy nie będzie twój. Należy do mnie. Proszę otrzeć łzy. Nie chcę iść z nim na kolację. Mam dość mężczyzn. Maggie, nie bądź głupia. Żyłaś z mężczyzną biednym i samolubnym. Cóż jest złego w bogatym i szczodrym? Chcę jechać do Prowansji. Dotrzymasz mi towarzystwa? Kocham cię. Chcę ci kupować wielkie brylantowe bransolety i szynszyle do samej ziemi. Zajmę się interesami, wszystkim, czego nienawidzisz. Ożenisz się ze mną, Julien? Moja ty władcza, przebiegła Amerykanko. Przecież to Perry Kilcullen. Słyszałam, że ma bankarta. Nigdy nie dam ci rozwodu. Mary Jane, brzydzę się tobą i twoim bankartem. Gnijcie w piekle. Kate, muszę ci wyznać, że krach na giełdzie pochłonął większą część twojego majątku. Do Nowego Jorku. Wynajmę mieszkanie i wszystko przygotuję. Załatwię bilety. Popłyniecie z Cherbourga w przyszłym tygodniu. Wszedł na jezdnię. Nie zauważył taksówki pędzącej na czerwonym świetle. Zmarł, zanim dotarliśmy do szpitala. Jaka jest moja sytuacja? Nie ma pani żadnych praw. Byłam modelką. Mój przyjaciel prowadzi dom mody. Kiedy możesz zacząć? Maggie Lunel, nasza wspaniała modelka z Paryża. Przepraszam, kto rozmawia z panem Biankim? Skądś znam tę panią. To żona Perry'ego Kilcullena. Zmarł rok temu. Proszę się pozbyć tej okropnej cudzoziemki. Niech cię piekło pochłonie. Dałam ci ten dom. Zajęłam się twoimi wystawami i dostawą farb. Wszystkim, czego potrzebowałeś, żeby malować. I co z tego mam? Co mi zostało? I nawet nie wiem, jak się pan nazywa. Zwykle zachowuje się lepiej, niż ma pani prawo sądzić. Co pan robi, prócz gry w pokera? Jestem wydawcą. Nie chcę jechać do Nowego Jorku. Chcę iść do łóżka, więc idź. Pomogę ci zmienić zdanie. Kate, muszę pracować. Chodź do łóżka, obraz poczeka. Nie poczeka. Nadal jest pańską modelką. Żadna szanująca się kobieta nie przekroczy progu pańskiego salonu. Już zapłaciłem pani Lunel za 2 tygodnie i zwolniłem ją. Otworzę własną agencję modelek. Judith Kranz. Córka Mistrala. Rolach.
muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Na podstawie powieści Judith Kranz. Reżyseria. Kate, moja droga. Cóż za miłe spotkanie. Witaj w Bostonie. Czytałeś to? Niestety nie. Przeznaczam te gazety dla niecierpliwych interesantów. Agencja Linnell? Maggie Linnell była modelką mojego męża. To już odległa przeszłość. Piękna kobieta. Tak się cieszę, że przyjechałaś. Nie możesz wrócić do Francji. Tam jest mój dom i Julien. Jeśli Hitler zaatakuje Francję, a na pewno to zrobi, znajdziecie się w pułapce. Mistral jest Francuzem, ale ty nie. Nic na to nie poradzimy. Masz oczywiście rację. Poza tym, co ci chodzi po głowie, młoda damo? Wuju, jesteś jedynym mężczyzną na świecie, który nadal uważa mnie za młodą damę. Czyżby? A Mistral? Nie potrzebuje mnie tak bardzo jak kiedyś. Ale w Ameryce będzie inaczej. Dziękuję, Marto. Zostaw tacę. Przyszedł list od pani. Najdroższy, musisz przyjechać do Stanów. Zdobyłeś tu sławę. Monsieur? Pański lunch. Możesz odejść, Marto. Znalazłam w Connecticut dom, w którym mógłbyś pracować. Zaufaj mi. Spodoba ci się. Armia francuska poniosła ciężkie straty. Francja zapewne ulegnie Niemcom już za godzinę. Legendarna linia Maginota, duma francuskich generałów, nie oparła się niemieckim dywizjom pancernym. A więc wojna. Życie jest takie zabawne. Zabawne? A kryzys, Lali? Jedyną mądrą decyzją mojego męża było inwestowanie w ropę naftową. Nie boi się ani kryzysu, ani wojny. Lali, proszę. Wiem, jestem lekkomyślna i samolubna, ale nigdy jeszcze nikogo nie skrzywdziłam. Obawiam się, że teraz to za mało. Spójrz. Są we Francji. Co się stanie z Polą? A rabin Taradasz? Henri? Alain? Wszyscy, których kocham. Moi przyjaciele. Co z nimi będzie? A Wiktor?
Żądam wyjaśnień. O czym ty mówisz? Co robisz w Paryżu? Napisałeś, że odwołałeś moją wystawę. Nie rozumiem. Namalowałem swoje najlepsze obrazy. Całkiem nowy cykl na jeden temat. Posłuchaj, Julien. Wkrótce wkroczą tu Niemcy. Paryż będzie miastem otwartym. Dlaczego nie wyjedziesz, tak jak Kate? Wyjechać? Chyba żartujesz. Potrzebuję Blade Ramów. Gdzie jest Berman? Ukrywa się. Jest Żydem. Ty też, i co z tego? Nie wiesz, Julien? Nie wiesz, jak faszyści traktują Żydów? Więc dlaczego się nie ukrywasz? Nie mogę zostawić matki. Jest zbyt słaba, żeby wyjechać z Paryża. Przykro mi to słyszeć. Ale ja trzymam się z dala od polityki. Tobie radzę to samo. Julien? Jak widzisz, pakuję obrazy. Należą do moich przyjaciół. Czy możesz je przechować? W Felice będą bezpieczne. Rób jak chcesz, ale nie odpowiadam za to, co się z nimi stanie. Dziękuję. Julien, ja... O co chodzi? O nic. Dziękuję, Julien. Nianiu? Nianiu? Idę do biura. Dopilnuj proszę, żeby Teddy odrobiła lekcję. Czy mogę z panią porozmawiać? Oczywiście. Chcę złożyć wymówienie. Muszę wyjechać. Muszę wracać do domu. Wiedziałam. Dlaczego wyjeżdżasz? Jesteś dużą dziewczynką. Nie jestem ci już potrzebna, tak jak swojej rodzinie. Musisz zrozumieć, Teddy. Kiedy wyjedziesz, Nianiu? Jak najszybciej. Bardzo mi przykro. Zabrakło mi odwagi, żeby panią uprzedzić. Nie brak ci odwagi, Nianiu. Jeżeli będziesz czegoś potrzebować, proszę, mamo. Najpierw lekarstwa, później lunch. Czy można żyć tak samo jak dawniej, kiedy są tu Niemcy? Adrien, nie wysyłaj już obrazów. Jeżeli cię złapią, Bóg wie, co ci zrobią. To niebezpieczne. Jeszcze jedna skrzynia. Wyślę ją do Mistrala. Mieszka w wolnej strefie, tam jest bezpiecznie. Adrien, musisz wyjechać z Paryża. Jestem stara i schorowana, ależ mamo. Zażyj lekarstwo. Darcy? Przepraszam za spóźnienie. Stęskniłem się. Gdzie jest Teddy? W swoim pokoju. Nie mówiłam ci? O czym? Chyba nie powinnam. O mamie i Robercie Taylorze.
Czy oni naprawdę? Oczywiście. Kiedy przyjechała z Paryża, wybrała się do Hollywood i poznała go na wspaniałym przyjęciu. Joan Crawford była wściekła. Dlaczego? A jego kariera? Mama zdobyła się na wielkie poświęcenie. Mogłam być owocem tej miłości. Pójdziemy wieczorem do kina? Co grają? Jego najnowszy film na motywach romansu z moją mamą. Teddy, mówisz prawdę? Oczywiście. Moja przyjaciółka Harriet. Miałem nadzieję, że zjesz z nami kolację. Może zaprosimy Harriet? Bardzo chętnie, ale musimy pouczyć się z Harriet. Nauczycielka to sadystka. Powiedziała, że ukaże Harriet, jeżeli nie odrobi pracy domowej. Książki są u Harriet, dlatego idziemy do niej. Harriet się zabije, jeśli nie odrobi pracy na jutro. To straszne. Do zobaczenia, mamusiu. Nie wracaj późno. Nic nie mów. Teddy jest i będzie wspaniała. Jest jeszcze ładniejsza niż ty. I bardziej nieznośna. Machusi, wie hai hun, wo viu mi hun, wie hai ai, wie hul, bet Israel, barala, wo vis man bori, behim ru, omen. Przepraszam, że nie byłam na pogrzebie twojej matki. Rozumiem cię. Postaraj się przyjść do mnie jutro wieczorem. Spróbuję zdobyć dla ciebie przepustkę. To nie takie proste, odkąd mojego niemieckiego generała wysłano do Rosji. Uważaj na siebie, nie ryzykuj. Żyje się po to, żeby ryzykować. Dziękuję. Była pani cudowna. Dobranoc, Karl Heinz. Dziękuję za uroczy wieczór. Danke schön. Dobranoc, kochanie. Wysiadać, szybko. Więcej szacunku. Co tu robisz?
Nie jesteś Żydówką. Co pan tu robi? Jest pan Francuzem. Raus hier! Bring den Lastwagen in den Hof! Pola? Kto tam? Przyjaciel Madame Delonde. Zabrali ją wczoraj w nocy. To musiało się stać. Albo Gestapo, albo ruch oporu. Kto to był? Gestapo. A jeszcze wczoraj powiedziała: jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, powtórz mu, że w rajskim ogrodzie jest wąż. Lubiła żartować. Biedna madame. Tak. Lubiła żartować. Co to ma znaczyć?
Ma pan wspaniałe obrazy, przysłane z Paryża. Zapewne chciał je pan ukryć przed Szwabami. Nie powinien pan tego robić, herr Mistral. To bardzo nieroztropne. Wynieście skrzynię. Major Schmidt. Spotkanie z panem to wielki zaszczyt. Od lat podziwiam pańskie dzieła. Sam maluję. 2 lata studiowałem w Paryżu. Teraz maluję podczas urlopu. Myśli pan, że jestem niedzielnym malarzem? Słusznie. Ale umiem docenić wielkiego artystę. Dziękuję. To coś nowego. Zawsze chciałem mieć Mistrala. Ale przy żołdzie oficera Wehrmachtu można tylko pomarzyć. Nieprawdaż? Czy mogę zobaczyć inne dzieła? Nie pokazywałem ich nikomu od 3 lat. Proszę okazać mi uprzejmość. Niemcy są waszymi gośćmi. Gośćmi? Mam w samochodzie butelkę koniaku. Zapewne dobry rocznik. Przyniosę kieliszki. Majorze, mógłby się pan oddzięczyć za gościnność. Potrzebuję farb i płótna. Postaram się je zdobyć. Jest pan sławny, herr Mistral. Jeżeli zjawi się tu ktoś z północy, proszę mnie zawiadomić. Pańskie malarstwo jest ważne. Proszę więc nie robić głupstw. Na drugi raz pana nie obronię. Marto, muszę cię o coś prosić. Wkrótce zaroi się tu od ludzi, którzy zechcą nas wykorzystać. Nie wolno mi przeszkadzać, muszę malować. Rozumiesz? Doskonale. Zamknij bramę i nie otwieraj jej nikomu pod żadnym pozorem. Rozumiesz? Nie ma już żadnych farb ani płótna? Żadnych, proszę pana. A czarny rynek w Paryżu? Gdyby potrzebował pan masła, spaliłem tyle obrazów, które mogłem zamalować. Teraz nie mam już nic. Czy to musi być szare płótno? Oczywiście, a cóż innego? Masz królicze kości? Kości? Mam, proszę pana. Gotując kości, można uzyskać klej. Prawie tak dobre jak płótno. Pani zawsze kupowała najlepszą pościel. Monsieur, to jej prześcieradła. Szybciej do roboty.
Wolałbym służbę czynną niż Waszyngton. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni. Tęsknię za tobą codziennie, ale nie martw się, rozrywek mi nie brak. Maggie Linnell, jesteś szalona. Dlaczego? Zostawiasz Darcy'ego w Waszyngtonie na pastwę samotnych i pięknych kobiet. Nie boisz się go utracić? Potrzebujesz męża, a Teddy ojca. Teddy jest bardzo szczęśliwa. Czyżby? Ma 16 lat i nie spotyka się z chłopcami. Skoro o tym mowa, Lali, Teddy ma dziś pierwszą randkę. Możesz wyłączyć to radio? Harriet mówi, że zbierasz świńskie zdjęcia. Co takiego? Jestem fotografem. To artystyczne akty. Teddy Linnell, jesteś najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jesteś stuknięty, Melvin. Kiedy oboje będziemy sławni i bogaci, przyznasz mi rację. Ja? Pewnego dnia będziesz najpiękniejszą kobietą świata. Od dziś nazywam cię Ruda. Jeszcze nigdy się nie całowałaś? Nie, ale to mi się podoba. Zauważyłem. Przyjdziesz na moje zakończenie roku? Może przyjdę. Może tak. Melvin, pocałujesz mnie jeszcze w drodze do domu? Na pewno, Ruda. Madame Polisson, jak dobrze, że znów panią widzę. Co się dzieje z panem Mistralem? Nie ma go. Nie ma? Co się z nim stało? Nic, muszę wypełniać polecenia. Nie może pan wejść. Proszę otworzyć bramę. Chcę wiedzieć. Nie może pan wejść. Przepraszam. Madame? To ja. Na litość boską. To ja. A Wigdor.
Monsieur. Monsieur. Proszę iść ze mną. Dotychczas byliśmy bardzo cierpliwi. Bardzo. Prosiliśmy tylko o współpracę. W okolicy bezkarnie grasują partyzanci. To znaczy, że mają kryjówki w domach i przyjaciół. Czy pan jest ich przyjacielem? Słyszy pan, co ludzie mówią, wie pan, co się dzieje. Nie musicie mieć kłopotów, ale się doigracie. Dobrze wiem, jak utrudnić wam życie. Gdybym kazał moim ludziom aresztować pańską żonę lub wysłał was oboje do obozu pracy, może nabrałby pan rozsądku. I zaczął mówić. Tak czy nie? Nic nie wiem. Chyba jednak wiesz. Nie życzę sobie żadnych problemów, sabotażu i napadów. Słyszysz? Wynoś się. Ale pamiętaj, co powiedziałem. Czego chcesz? Do majora Schmidta w ważnej sprawie. Jest zajęty, precz. Powiedz, że przyszedł Julien Mistral. Zna mnie, na pewno mnie przyjmie. Słucham pana. Po pierwsze, chcę podziękować za farby. Zwłaszcza za cynober, był mi bardzo potrzebny. Drobnostka. Chętnie pomogłem. Świetnie. Proszę mi więc powiedzieć, co to jest organizacja TOT? Organizacja zajmuje się wysyłaniem robotników do naszych fabryk. Prowadzimy wojnę. Żeby ją wygrać, potrzebujemy siły roboczej. Niemcy dostarczają żołnierzy, a inne kraje robotników. Nigdy nie wracają. Kto? Robotnicy. Zabieracie ich i znikają bezpowrotnie. Pan się myli. Zabraliście mojego pracownika Jeana. Proszę sprawić, by wrócił. To niemożliwe. Teraz kolej na mnie. Dziś rano dostałem list od waszej organizacji. Majorze Schmidt, sam pan powiedział, że moja praca jest ważna. Wojna jest ważniejsza. Rozumiem. Nie boję się ciężkiej pracy. Codziennie pracuję w polu, ale nie możecie mnie teraz zabrać. Muszę malować. Pańska praca jest ważna. Rozumiem to jako artysta. Ale organizacja TOT jest równie ważna. Owszem, herr Mistral. Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Ponieważ pracuje pan na swoje wyżywienie, zrobię to dla pana.
Majorze, jestem niebywale wdzięczny. Nie będę już pana niepokoił. Przy okazji, mam dla pana prezent. Obraz, który się panu spodobał, kiedy poznaliśmy się w mojej pracowni. Należy do pana. Co się stało? Byłam w kościele, a pan pracował. Bandyci, złodzieje. Zabrali kurczęta, zapasy, wszystko. Byli w pracowni? Prześcieradła. Gdzie moje prześcieradła? Majorze, podobno okradziono dom. Tak, jak będę pracować? Nie mam ani skrawka płótna. Zabrali prześcieradła, na których malowałem. Zabiłbym drani. Po co im pościel? Rabują wszystko. Żywność, ubrania, bieliznę. Widziała ich moja gospodyni. Nie wiem, co to za jedni. Widziała ich? Dokąd uciekli? W stronę lasu. Do Apt. Świetnie. Pierre, zanieś to do Apt. Wiesz komu? Pana Victor pójdzie z tobą. Z Apt przeprowadzą pana do Hiszpanii. Wolę się do was przyłączyć. Proszę iść z Bogiem. Good luck. God be with you. Joseph, dziękuję.
ognia! Pierre! Odzyskaliśmy pańskie prześcieradła. Dzięki panu znaleźliśmy kryjówkę partyzantów. Partyzantów? Muszę złożyć raport, ale chciałem jak najszybciej dostarczyć płótno. Jeden z nich pracował u pana. Joseph Bernard. I jego syn, jeszcze dziecko. Mój człowiek ich rozpoznał. Parszywi partyzanci. Nie będą już pana nękać. Zająłeś się moją panią? Spóźniłeś się. Raz dla odmiany. Pogratuluj mi, Maggie. Chyba nie zrobili cię generałem. Nie widzę gwiazdek. Jeszcze nie. Jadę do Europy. Dziękuję, Jack. Przynajmniej nie będę chodził na przyjęcia z nieletnimi gwiazdami filmu, dopóki nie dorosną. Darcy, obiecaj, że będziesz ostrożny. Będę bardzo tęsknić. Dobrze wiem, czego chcesz. Szampana. Maggie pragnę czegoś jeszcze. Czego? To wielka zmiana w moim życiu. Muszę cię o coś prosić. Chcę mieć do kogo wrócić. Zawsze będziemy razem. Samochód czeka, żeby zabrać nas do Connecticut. To jedyne miejsce, gdzie szybko dadzą nam ślub. Co chcesz usłyszeć? Chcę usłyszeć: tak, Darcy, kocham cię, wyjdę za ciebie. Przecież cię kocham. Zbudź się. Darcy, jak to wyjaśnić? Jest za wcześnie, za późno. Dlaczego trzeba coś zmieniać? Maggie, my się zmieniliśmy. Nie rozumiesz? Już nigdy nie będziemy tacy sami. Ja... nie mogę. Dobrze, Maggie.
Judith Kranz, córka Mistrala. W następnym odcinku. Tak się cieszę, że wróciłaś. Mój mąż zginął w niemieckim obozie pracy. Marto, tak mi przykro. Chcę być modelką. Teddy, myślałam, że będziesz kimś. Modelka to też ktoś. Są takie... One wszystkie to twoje najdoskonalsze, najwspanialsze obrazy. Nie chcę, żebyś tam jechała. Mamo, kiedy zobaczyłam te obrazy, od razu wiedziałam, że byłaś kochanką Mistrala. To żaden wstyd. Szczerze mówiąc, jestem ciekawa. A więc to tak. Występujesz przeciw własnej córce. To iskra, magia. Budzisz się rano i wiesz, że to się zdarzy. O czym będziemy rozmawiać? O wspólnym życiu. Muszę wracać do Nowego Jorku, do pracy. Nie wrócisz, zostaniesz ze mną. Był moją pierwszą miłością, ale źle mnie traktował. Nie chcę, żeby ten sam los spotkał Teddy. Jeśli myślisz, że dziecko z tą dziwką Linel wystarczy, żeby się mnie pozbyć, jesteś szalony. Jeszcze zobaczymy. Wersja polska RTL 7. Opracowanie i udźwiękowienie Studio Sonika. Tekst polski Dorota Gostyńska. Czytał Krzysztof Kołbasiuk. And all the world was young, and all its songs unsung, and I remember you then when love was all, all you were living for, and Judith Kranz.